Od kilku edycji FIFA co jakiś czas dostajemy karty flashback. Dzisiaj pokażę wam najbardziej wyczekiwane karty flashback. Pamiętajcie, że za 100 apek w górę w ciągu godziny pod tym filmem równa się z kolejnym odcinkiem już jutro, a za 300 apek w górę pojawi się kolejny odcinek z tej serii, a każde 50 apek w górę dodatkowy zawodnik w kolejnym odcinku. Tutaj macie pokazane ostatnie osoby, które zostawił suba na moim kanale, które pozdrawiam. A jeżeli ty chcesz pojawić się na odcinku, zostaw suba oraz napisz w komentarzu DM suba, dostaniesz serduszko. A teraz nie przedłużam i zapraszam was do oglądania. Pierwszym zawodnikiem jest Chris Smalling. A dokładnie byłaby to jego upamiętniająca karta FIFA 17, kiedy był on jednym z najbardziej grywalnych obrońców w całej FIFA i do tego w prawdziwej piłce radził on sobie bardzo dobrze. A także może być to nawiązanie do FIFA 16, kiedy dostał kartę Team of the Season i miał jeszcze lepszy sezon. Myślę, że taka karta flashback jak najbardziej powinna być dodana w tej FIFA, a jak sami widzicie wyglądałaby ona bardzo dobrze i idealnie pasowałaby do Serie A oraz do połączenia go z ligą angielską. A co wy sądzicie o tej karcie? Napiszcie na dole. Następnym zawodnikiem jest Boateng. Jak wiemy, jeszcze kilka lat temu nie jest był w gronie najlepszych obrońców na świecie i praktycznie w każdej FIFA jego karta była grywalna i jak najbardziej według mnie zasługuje on na kartę flashback. A karta sama w sobie mogłaby nawiązywać na przykład z FIFA 15, gdzie dostał swoją kartę Team of the Year. Sami patrzcie, jak wyglądałaby ta karta. Byłby to kolejny świetny zawodnik z Bundesligi i zarazem obrońcą, którym było można by grać do końca gry. El Shaarawy także według mnie zasługuje na taką kartę. W FIFA 13 był bardzo grywalny i tak samo było w FIFA 14, lecz myślę, że jeżeli dostałby właśnie tą kartę, to nawiązywałaby on akurat do FIFA 13, bo wtedy dostał on informy oraz kartę Team of the Season. Jego karta flashback wyglądałaby bardzo ciekawie, lecz jedynym minusem byłaby Liga Włoska, gdyż Włoch już nie gra w lidze włoskiej, a jego obecną ligą jest liga chińska. Lecz jeżeli ktoś będzie chciał, to na spokojnie poradzi sobie wprowadzenie tego zawodnika do swojego składu. Czas na kolejnego Włocha w tym odcinku, a jest nim Buffon. Włoch mimo tego, że ma ponad 40 lat, cały czas nie kończy kariery i gra dalej. I jeżeli na ten moment nie zapowiada się na to, aby dostał on kartę ikony, to myślę, że karta flashback byłaby dla niego idealna. Mogłaby ona nawiązywać nie patrząc do każdej poprzedniej FIFA, bo w każdej FIFA dostawał on karty specjalne i tak dalej. Więc obojętnie do jakiej FIFA karta to będzie nawiązywać, ważne aby dostał on kartę flashback, bo jak najbardziej ona ją zasługuje, a co o niej sądzicie wy? Napiszcie na dole. Następną kartą w tym odcinku jest karta Alexisa Sancheza. Jak wiemy, obecnie zawodnik Interu Mediolan jest innym zawodnikiem niż kiedyś i zaliczył on jeden z największych zjazdów formy w historii. Lecz nie możemy zapomnieć tego, że jeszcze kilka lat temu był on jednym z najlepszych zawodników na świecie i według mnie właśnie ten zawodnik reprezentacji Chile zasługuje na kartę flashback, a sama karta mogłaby nawiązywać do czasów FIFA 15, kiedy miał on genialny sezon w Arsenalu i dostał on mnóstwo kart specjalnych i do tego jeszcze kartę Team of the Season. A czy według was Sanchez zasługuje na taką kartę? Napiszcie na dole w komentarzu. I czas na polski akcent w tym odcinku, a jest nim Jakub Błaszczykowski, który także według mnie zasługuje na takową kartę. Polak bardzo dużo zrobił dla Borussii Dortmund i w tym klubie zaliczył wiele bardzo udanych meczów i jego karta flashback nawiązywałaby do czasów właśnie jego gry w Borussii z na przykład FIFA 12, 13 czy też 14. Jedynym ale tutaj jest to, że wiecie jakie podejście do Polaków ma EA i to, że Kuba gra w Ekstraklasie, a to nie jest zbyt opłacalna liga dla Electronic Arts. Lecz miejmy nadzieję, że doczekamy się jakiegoś uhonorowania tak świetnego zawodnika jakim jest Błaszczykowski. A teraz wisienka na torcie tego odcinka. Bentek, kto grał w FIFA 14, wie jakim rzeźnikiem był ten zawodnik. Mogliście mieć nawet brązowy, szybki skład i na ataku Belga i samymi dośrodkowaniami na tego piłkarza mogliście wygrać mecz. Jest to legenda tamtej FIFA i myślę, że jej jak najbardziej powinno dać Belgowi właśnie kartę flashback, ponieważ jest to jak najbardziej zasłużone dla tego zawodnika. A czy wy pamiętacie kartę Benteke z FIFA 14? Napiszcie koniecznie na dole w komentarzu oraz napiszcie co sądzicie o tej karcie, którą widzicie na ekranie. Ja bardzo dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że film wam się spodobał. Pamiętajcie, że 300 apek w górę pojawi się kolejny odcinek z tej serii, a każdy 50 apek w górę dodatkowy jest w kolejnym odcinku. Napiszcie, kogo wam brakowało w tym odcinku oraz napiszcie propozycję kolejnego odcinka na moim kanale i zapraszam was do dyskusji w komentarzach. Dziękuję jeszcze raz za oglądanie. Do usłyszenia. Cześć. Yeah. She's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket.